Dzień dobry, widzę, witam was w kolejnym odcinku z gry Kangurek Kao. Tutaj mamy Minkiego, ale my z nim nie chcemy gadać na razie, więc sobie pójdźmy, bo ogólnie nie pamiętam, gdzie mamy iść. Tutaj może... kurde... Dobra, tędy przeskoczyłem, czy tu coś jest? Rozbiję to? Nie, ale mogę wskoczyć, dobra. Ale gdzie my mamy iść? Bo ja nie pamiętam, gdzie było wejście. Tutaj najwyraźniej nie, ale mamy kolejną runę, więc warto tu się przejść. 41 już mamy, to... całkiem sporo. Kolejny diamencik. 90. Dobra, chodź do góry. Teraz... tutaj już nie wskoczymy. No. Dobra, i tutaj... cyk, monetki. Tu potrzebujemy ognia, którego nie mamy aktualnie. Więc chodźmy. Cyk. Kurde. O, dobra, tutaj mamy iść. Spoko. Dobra, nie zauważyłem tego tutaj. Chodźmy w takim razie. Wchodzimy. Dobra, cyk. Dobra, i idziemy do poziomu. Tu prawdopodobnie będzie boss. Nie mogę się tutaj wspiąć. Może dlatego, że powinienem pójść po schodach. Tak jak Bozia kazała, świątynia duchów. Okej, okay, tylko sprawdzę sobie, czy się nagrywa wszystko dobrze. Nagrywa się wszystko, okej. Okay. O. Jest. Dobrze. A. Kopę lat, Walter. W istocie, staruszko. Widzę, że masz nowego ucznia. Nadal siedzisz w tym nudnym biznesie sztuk walk? Tym samym, którym ty się kiedyś zajmowałaś. Świat się zmienia, ale ty oczywiście jesteś wciąż taki sam. Ach, dosyć tego. Ostatecznie ukończyłeś proces odnowy, a nie chcę zawieść swoich klientów. Walczmy zatem. Zobaczmy, jak dobrze go wyszkoliłeś, Walter. No, dobra. Aha. A! Dobra. Aha, za tym się mogę chować. Bum. Ała. Dobra, dajcie mi szybko ognia. Cyk. No, okej, okay. Możemy ją teraz uderzać. Dobrze. Au. Dobra. Tutaj jeszcze jedno zostało do uderzenia. I co ja mam jeszcze zrobić? Halo. A, dobra, ona musi w to uderzyć. Dobra. Spoko. Dobra. Teraz już pół HP będzie. Ej, no. To jest oszustwo trochę już. Bum. Aha, muszę je zamroić tym razem. Dawaj. No, uderz. Dobra.
Dobra. Okej. Obrzy. Nie jest to ciężka walka, ale... Dobra. Ej. Dobra. Cyk. Dobra, teraz możemy ją bić. Aha, teraz nie przyjmuje obrażeń. Dobra. Okej. Nice. Dobra. Co ci przyszło do głowy, żeby współpracować z tym wiecznym wojownikiem? Byłam przekonana, że to dobra decyzja. Myślałam, że moja szkoła na tym skorzysta. Te kryształy mają wielką moc, Walterze. Tak, coś o tym wiemy. Zatem, Walterze, opowiedz mi o tym swoim uczniu. Sam mogę to zrobić. Jestem Kao. Szukam ojca i siostry. Oboje zaginęli, a ja jestem pewien, że ten cały wieczny mistrz ma z tym coś wspólnego. Nie tak dawno spotkałam jedną kangurkę. Ona też interesowała się kryształami. To na pewno Kaja! Spędziła tu trochę czasu. Równie bystra, co uparta. Nauczyła się nawet wędrówki duchów. Gdzie teraz jest? Powiedziałam jej, skąd pochodzą kryształy i tam się udała. Na Wyspę Wieczności. Założę się, że można tam znaleźć wiecznego wojownika. To prawda. Sama tam nie byłam, ale cóż... Nie trzeba geniusza, żeby skojarzyć fakty. No dobrze. Chodźmy, trenerze. Nie ma chwili do stracenia. Powodzenia, Walter. Może się jeszcze zobaczymy? Na razie, staruszko. Padła na glebę. Dobra. Dobra, jako że ten odcinek pewnie ma na razie z 6 minut, no to... Ciupniemy jeszcze jeden. Żeby nie było, że... No tamten miał chociaż te 12, a ten ma 5, to... Okej, czyli mamy wrócić do naszego kompana. Do naszego pelikana. Hi. Dobra. No. Dobra, tutaj mamy... Wszystkie runy zdobyte, tylko czekaj, gdzie ci się szło do niego? Tam on jest, dobra. Chodźmy w takim razie. Cyk, 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 myk. Dobra, chodźmy dalej po mostku do niego i zobaczymy tą Wyspę Wieczności. To już pewnie będzie końcówka gierki, ona nie jest pewnie długa. Skoro... I pewnie kolejną supermoc dostaniemy. Może skrzydła albo turbo doładowanie. Okej, okay. Chodźmy. Aha, tu muszę. Tu nie Wyspa Wieczności. To jest miejsce, do którego chcemy lecieć. Leca go. Naprawdę imponujący gadżet. Wiedziałem, że ci się spodoba. Komu by się nie spodobał? Wskakuj, zobaczymy, dokąd nas zabierze ta ptaszyna. Może tym razem się nie zapali? Żartuję. Nieważne. Leć, ślicznotko. Leć! No. Elegancko. No. Migotliwy Luna Park. Okej. Mam nadzieję, że zapięliście pasy. Zaraz! Czy ja zamontowałem pasy? Muszą gdzieś tu być! Oj! Niemożliwe! To samolot gadżeta! No cóż, biedny gadżet. Spoczywaj w pokoju. Nie, to jest ten samolot.
Jego pierwszy samolot, który ukradła Kaja. Ona musi gdzieś tu być. Aha, albo nie żyje po prostu. Też jest taka możliwość. Dobra, pozbierajmy sobie monetki. I... Hej, masz! Weź to! Niech moc wiatru będzie odtąd twoim sprzymierzeńcem! Dobra, dawaj. Super! Kaja będzie mi zazdrościć tych wszystkich niesamowitych zdolności. Oczywiście. Z pewnością tak będzie. A co tu macie? Nic, dobra. Hop, hop. Dobra, tutaj mamy różne do rozwalenia rzeczy. Elegancko. Hop, zeskoczyłem. Dobra, chodźmy w takim razie dalej. Cyk. Bądź poważny, wystarczy obejrzeć to, co zostało z samolotu. A, nie znasz Kai. Zdecydowanie zbyt uparta, żeby poddać się tak łatwo jak ten samolot. Na pewno żyje i ma się dobrze. Skoro tak mówisz... I jesteśmy na górze. Dobra, dawaj mi ten wiaterek. I lecimy. Uderzyłem? Halo. Aha. Jak? Aha, tak, okej. I aha, tu wskoczę, tak? Tak jest, dobra. Dobra. Tak, tam mamy iść chyba. Dobra, otwieramy skrzynkę. I idziemy z powrotem tam, gdzie mamy iść. Monet mamy dużo, więc jak będą następnym razem serduszka jakie do kupienia, to sobie kupimy. Hop. Dobra, leci. Hehe. Dobra. Okej. Nudzi nam się. Nuda tak się zadomowiła, że powinna już chyba płacić. Dobra. I cyk. Dobra. O nie. Jak to zrobić, kurde? Cholero jedna. Kurde, nie wiem dalej jak ta moc wiatru działa, ale tak kurde. Raz działa, raz nie działa. Dobra, chodźmy. No. Teraz działa. Teraz wiaterek jest potrzebny znowu. Daj mi wiater. Cyk, cyk. Aha, muszę tak. Dobra. Idziemy do góry. Hop. I dobra. Tutaj strzałka pokazuje, że tu mamy iść, więc tędy nie. Hop. Jest K. Okej, okay, nice. Elegancko. Cyk. No, dobra. Teraz chodźmy tu, gdzie mamy iść. Jakiś ptak. Dziobal. Cyk. I pyk. No, elegancko. Dobra, chodźmy w takim razie. Co nieprzyjemne te ptaki. Checkpoint. A runy 3 tu są masz. Jeszcze. Wow, ono mnie przyspieszyło. Tutaj wszyscy rodzaje przeciwników są. Na tej wyspie, czyli na... Wow. Au.
Czemu ja nie mogę tego zaatakować? Cholero! Dobra, to tylko mnie do góry wybija. Spoks. A to mogę popchnąć? Nie mogę. Okej. Dobra, udało się przejść. Proszę to mi dać, serduszko, elegancko. Ujuju. Beczka. Dobra, tu jest checkpoint. No dobra, chodźmy w takim razie dalej. Czy tu coś jest na prawo, na przykład? Jest zwój. No sobie weźmiemy. Bo czemu nie? Okej, okay. I tutaj jest odrodzenie, to nice, to bierzemy, to oczywiście. To chyba nie tu mamy zejść. Dobra. Op, 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 op. Aha, my tędy mamy wejść, dobra. Fuck. Okej, okay, kolejny ptaszor. Spoks. I bum! Panowie żabki. Cyk, myk. Serduszko, elegancko. Małpy jeszcze. Cyk. Dobra. I cyk. No, to wszyscy? Nie, jeszcze ty. No, dobra, to już powinni być wszyscy. Aha, jeszcze nie? Dobra. Cyk. Dobra. Okej, to... No kurde. Dobra. Elegancko. Bum. Ała. Dobra, to mogę spaść, spoko. Mamy odrodzenie kolejne dla KO. Zarąbiście, o to chodzi. Dobra, dawaj mi to. 42. Cyk, dobra, chodźmy, chodźmy dalej już. Bo też nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał jakoś nie wiadomo ile. Co ja zrobiłem? Aha. A mogę w drugą stronę? A nie, to tylko w jedną stronę działa. Dobra, czyli otworzyłem sobie tutaj most. To dobrze. Hop. Dobra. Cyk. Dobra. Chyba jeszcze wszystkie wezmę. Chodź tu. Tam mamy iść chyba. Chodź. Dobra. Jakoś się udało. Dobra, chodźmy. Hop. Dobra, weźmy sobie jeden wiatr, żeby mieć na potem, jakby jej był potrzebny. Aha. Cyk. Dobra, i idziemy. Dobra, wszystkie skrzynki za jednym razem. Chodź. Bum.
i jedziemy dalej. Op, do góry. Tu kolejne. Cyk. No i dobra, mamy kolejny checkpoint, ale kurde, to wygląda jak naprawdę duże poziomy. Cyk. Panie. Cyk. To jest ta duża małpka. No. Dobra. I tego wykończymy. Elegancko. Cyk. 93. Dobra. Zobaczmy. Oj, oj, trzeba uciekać. Chyba uciekać, a co jest z drugiej strony? Coś musi być. Tam jest ta. Aha. Dobra, chodźmy. W takim razie tutaj. Chodźmy, zobaczymy, co dostaniemy tutaj. O kurde. No nie! A, w dupę. No i spadnę. Dobra, to trzeba na mózg zrobić. Dobra, mamy jeden diamencik. Dobra, będzie drugi. Jest drugi. O kurde, KO. Czekaj. Tutaj gdzieś był diaks jeszcze. No kurde, zablokowaliście mi widok. Jeszcze jeden chyba, tak? Nie, jeszcze dwa. Gdzieś dalej musi być. Chodźmy w takim razie. Hop. Będziemy przechodzić przez diaks. Nice. Hop. Dobra, 4 na 5. Gdzie jest? Nie widzę go nawet. Dobra, wychodzimy w takim razie i zobaczmy. Zobaczmy, ile nam zostało jeszcze tego poziomu. Ile mamy run? 1/3, czyli tego poziomu jeszcze jest w cholerę. Jego jest dużo jeszcze, niestety. Mówię niestety, no bo odcinek będzie długi, a chciałem zdążyć nagrać to przed 17, żeby o 17 już wrzucić. Ale ktoś teraz znajdzie się i powie: Bartek, mogłeś nagrać to wcześniej, to by się nie martwił. Ale lepiej się ogląda krótsze filmy chyba niż dłuższe, nie? Znaczy, no, jak film trwa godzinę, no to... Aha, jak ja to mam zrobić? Aha, że tak? Dobra. Nie wiem, czy o to chodziło, ale tak to zrobiłem. Aha, i teraz tutaj zaś. Dobra. Raz. Hop. No dobra, co, czegoś nie pominęliśmy? Nie, nie pominęliśmy. Ostatecznie nie jest tak źle, jak jesteśmy tu tylko we dwie. A ten stary ogr się nie pokazuje. Cyk. Aha. No tak, to trzeba było przytrzymać. Zapomniałem o tej mechanice na chwilę.
Cyk. No. Dobra, mamy to. Teraz będziemy przeskakiwać i jesteśmy. Okej. Tego nie spalę. No właśnie, tutaj skrzyneczka jest. Hop, dobra. Teraz tutaj. I... Muszę się pospieszyć. No, musimy się pośpieszyć, to... Prawie mnie nadziali. Hop. No dobra. Okej. Kurde, tu jest tyle korytarzy, że nie wiadomo gdzie iść. Dobra, spokojnie. Już dobra, tędy nie idziemy. Tutaj tylko po ogień chyba się szło. Dobra. Wow, no kurde, nie widziałem cię w ogóle. O. Dobra, tu wykończenie. Cyk. Dobra. Okej, kolejny checkpoint. Co tu macie? Ała! Dobra. Okej. Checkpointik. O! No, zrób, dobry. Dobra, no. Ała! Ty. Dobra. A tu jest checkpoint, tak? Dobra, a tu co jest? Tu. Tutaj jest odrodzenie, okej. Dobra, 10 odrodzeń. Hop. Dobra. I dobra, lecimy dalej już. Au! Dobra, jakoś się udało. Kurde, ale nie wiem gdzie iść, tak żeby faktycznie gdzieś dojść. Aha, tu kolejna studnia. No dobra, no wejdziemy, jak już znaleźliśmy, no to wejdziemy. Dobra, jest ogień. I co? Tak po prostu mamy biec? Cyk. I co teraz? Czekaj. Tam jest przejście chyba. Dobra. To coś jest. Jeszcze. Skrzynia. Otwieramy. Dobra, chodźmy dalej. Cyk. Dobra, po schodkach do góry. Może lepiej się nie turlać, bo uraz głowy może być. Tu już będzie wyjście. Jest wyjście. Dobra, wychodzimy. Cyk. Zobaczmy ile tu już. Dobra. Mam nadzieję, że się uda w miarę dojść. Bo jej muzyka przestała grać. Okej, tędy mamy iść. Cyk. O! Dobra, odsuńmy się. No, elegancko. O. Serio. Aha, o stąd. Dobra, no trochę to jest, żeby dojść. Cyk. Dobra.
Let's go. Okej. Jezu, dobrze, że się złapał. Dobrze, że się złapał. Hop. No. O, co jest? Czy ja zepsułem poziom? Halo. No zepsułem. Ewidentnie zepsułem. Ej, wracasz? No ewidentnie. Zepsułem. Super. Zobaczmy, co jest tu. Dobra. O. O, ptaszek. Dobra, cyk. Aha. Okej, o, czyli już końcówka poziomu. Oczywiście najprościej zepsuć poziom. To jest moja specjalność. Dobra, ja może tu wskoczę, żeby móc odtąd aż? I zapomniałem znowu to zrobić. Super. Dobra. Cyk. Mam nadzieję, że nie będę musiał poziomu powtarzać, bo to było trochę głupie. Hop. No. Dobra. I mam nadzieję, że to się odklikło, chociaż wątpię w to. Kurwa. No nie. Mogę... Spójrzcie, ponownie poziom tylko jest. Naprawdę. Aha. Deo. Recenera jest... Dobra, więc ja się z wami zobaczę, jak tutaj znowu dojdę i będę mógł to zrobić. Okej, widzowie, witam was po przerwie. Ja zrobiłem krótki speedrun, teraz nie zepsuć nic i... Jest, wjechałem. Nice, druga runa. Let's go. Dobra. Zobaczmy, lecimy dalej w takim razie. No kao. Cyk. Dobra, na jednym serduszku, więc... Oj. Dobra. O. Zaraz, co tu się dzieje? Ale za tobą tęskniłam. Ja... A czy my się znamy? Chyba bierzesz mnie za kogoś innego. Nie poznajesz mnie? Kaja! Dobra, dobra. Dosyć tego. Mam coś do zrobienia i musimy się pośpieszyć. Jesteś tu sam? Walt i Gadget są ze mną. I jeszcze te rękawice. Mogę... mogę z nimi rozmawiać. To długa historia. O, no tak. Znam tę historię. Te rękawice na twoich rękach to nie przypadek, Kao. Tylko z ich pomocą możesz zniszczyć wieczny świat. To wykluczone! Jesteśmy wiecznymi rękawicami i należymy do wiecznego świata. Absolutnie nie mamy zamiaru go niszczyć. Ale przecież już to robicie. Rozumiecie to, prawda? Oczyszczacie świat, zasysając wieczną moc. Czy tego chcecie, czy nie, przyniesiecie mu zgubę. Jeszcze zobaczymy. O, cicho! Skąd to wszystko wiesz, siostra? To bardzo długa historia, a noszenie tego paskudnego kostiumu jest jej częścią. Ale teraz nie ma czasu na wyjaśnienia. Wiem, że tata jest gdzieś na tej upiornej wyspie. Pytanie tylko, gdzie? Dowiemy się. Masz jakiś plan? W grze w ubijanie króliczków nagrodą jest kryształowa runa. No cóż, dobra. Run nigdy za wiele. Zrobimy to po twojemu. Po mojemu to zawsze najlepszy sposób. Ach, miło znowu słyszeć, jak to mówisz.
Okej, czyli musimy króliczki poubijać, tak? Aha, tak. Ała! No i zginąłem. Super. Dobra, jeszcze raz, no spokojnie. Aha, bomby! Super. Jest. Bum. Ra. Aha. Czyli jak kogoś nie ubije, on wywala bombę. Dobra. Nice, już 6. Dobra, to nie jest ciężkie. Dobra. Nie zdążyłem? Ra, 8. 9. I ostatni. Bum. Nice. O, runę mi daj ta. Dobra, no, dawaj. Cyk. Ale, gdzie ta runa? Aha. Dobra. No, dobra. Wyspa wieczności. Dobra, czyli wracamy. Okej. Aby, mam nadzieję, że się nic nie wydarzyło. Aha. Zobacz, kogo znalazłem! Kaja! To naprawdę ty? O, no proszę, zaczęły ci rosnąć piórka. Brawo! O, nawet nie wiecie, jak dobrze was wszystkich widzieć. Czuję się jak w domu. Dobra, dobra, pogadamy później. Teraz musimy znaleźć tatę. Wcześniej na zewnątrz natknęliśmy się na ukryte wejście. Trzeba zejść skalistą ścieżką. Jest też taka ogromna, wieczna brama, która prawie na pewno prowadzi do jakiegoś takiego gabinetu osobliwości. Bilet sporo kosztuje. Trzeba mieć mnóstwo run. W takim razie zostaje chyba tylko jedna opcja. Kobi może być wszędzie. Idź sprawdź to ukryte miejsce. My opilnujemy bramy i pomyślimy, co dalej. Dobrze. No to idę szukać dalej. Powodzenia. No, dobra. W tym momencie sobie skończymy odcinek 5. Odsłuchaj dzwoneczek, żeby być zawsze na brzmiąco. Ja się z wami żegnam. Cześć.